Witajcie kochani, jestem Robert Dubiszewski, jestem tutaj na Business Development Seminars, a koło mnie stoi jeden z czołowych liderów firmy DuoLife i chciałem mu zadać tylko kilka prostych pytań, na które tutaj poproszę o odpowiedź. No i takim pierwszym pytaniem jest, czym dla Ciebie, Tomku, jest DuoLife? Czym dla Ciebie jest DuoLife? Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie, wiele osób mi zadaje to pytanie. Dla mnie przede wszystkim DuoLife to jest styl życia. Styl życia, w którym się realizuję, który kreuję, w którym jest mi dobrze. Zmieniłem się przez ostatnie 5 lat całkowicie, zmieniłem swoje życie, ja się zmieniłem i pomagam zmieniać życie innym osobom w ramach naszego projektu. Tak więc DuoLife to tak naprawdę jest dla mnie stylem życia. Okej, bardzo, bardzo dobra odpowiedź. A czym jest dla Ciebie, Tomku, BDS? To wydarzenie, na którym jesteśmy dzisiaj. Wiesz, ja bardzo często przedstawiam nasz projekt gdzieś tam w mieście, gdzieś na spotkaniach, jeden na jeden, jeden do wielu, robiąc też eventy gdzieś tam w miastach różnych i zawsze podkreślam jedną rzecz, że Business Development Seminars jest po to, żeby przyjechać i sprawdzić, czy mówię prawdę, czy mówię prawdę, żeby doświadczyć całej firmy, doświadczyć to, co się tutaj dzieje, poznać cały projekt DuoLife, po to, żeby odpowiedzieć sobie na pytania, które ma się w głowie. Okej, dziękuję. I jeszcze jedno pytanie, to jest pytanie takie ogólne. Jak osiągnąć taki sukces, jak osiągnąłeś ty? To pytanie pada często, więc jest genialnym pytaniem. I tutaj nie ma jakiejś kluczowej recepty, natomiast mam wiele odpowiedzi na to pytanie. Ale jedną z głównych odpowiedzi jest to, żeby się nie poddawać. Tak jest. Jeżeli chcesz odnieść sukces, to najgorszą rzeczą, jaką może się stać, to, że się zatrzymasz. Zawsze jest życiowa amplituda, zawsze jest albo dobrze, albo troszeczkę słabiej, dobrze, słabiej, dobrze, słabiej. Ważne, żeby to zaakceptować, nie poddawać się i cały czas dążyć do osiągnięcia celu. Czyli dążyć do osiągnięcia celu i osiągnięcia swoich marzeń, tak? Absolutnie, tak, absolutnie tak. Ja jestem wykręcony pod kątem marzeń, więc dla mnie cele to marzenia, a marzenia to cele. I to jest coś genialnego, bo jest łatwość realizowania, bo ja wiem, że się nie zatrzymam, bo to są moje marzenia. Okej, super. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy.